Panie dyrektorze, to ilu tych uczniów otrzyma te stypendia dzisiaj? No, już coraz mniej mamy ich, bo w tym roku w końcu trzecie klasy kończą i likwidujemy, właśnie wygaszamy gimnazja, ale tych uczniów mamy w sumie 37, z tego 29 jest stypendystów, którzy mają za wyniki swoje stypendia i 8 mamy stypendystów, którzy za wyniki sportowe. To są tak, ja widzę tam takie statuetki, listy gratulacyjne, no i coś w kopertach. No i w kopertach każdy z tych najlepszych uczniów dostanie od pana burmistrza w kopercie kwotę 500 zł. Natomiast sportowcy, w zależności od wyniku, to tam będzie 250-300 zł, w zależności jakie tam wyniki, na jakim poziomie te wyniki były przez nich osiągnięte. Czy jest pomysł taki, aby... Wiadomo, za rok jeszcze coś próbujecie zrobić z gimnazjalistami? To znaczy tak, jeszcze w przyszłym roku dla tych, którzy właśnie w tym roku są trzecioklasistami, na pewno się spotkamy w lutym po feriach zimowych. Natomiast no, w związku z tym, że ta uchwała, którą dzisiaj realizujemy i którą jeszcze będziemy realizować w przyszłym roku, ona obowiązuje tylko szkoły uczniów w gimnazjach, więc będziemy musieli pomyśleć tutaj z władzami miasta, a już po wyborach będę chciał porozmawiać na temat tego, jak do tego podejść dla uczniów szkół podstawowych, bo my prowadzimy szkoły podstawowe i przedszkola, także tylko w takim wypadku możemy przyjąć jakąś wersję, którą radni zaakceptują bądź nie. Wszystkim, którzy w sali witrażowej, pięknej naszej sali Urzędu Miasta, przybyli po to, żeby pochłonić się, wręczyć stypendia i zobaczyć zdolnych kamiennogórzan, gimnazjalistów. Kolejne wręczania stypendiów. Pomysł burmistrza Kamiennej Góry sprzed lat ma się znakomicie, mimo wygaszania gimnazjów. Zostało nam troszkę jeszcze takich uroczystości, to jedna z nich. Witam serdecznie gospodarza tego obiektu, pomysłodawcę, burmistrza Kamiennej Góry, pana Krzysztofa Świątka. Przewodniczącego Rady Miasta w Kamiennej Górze, pana Henryka Kruczyńskiego. Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych naszej Rady, panią Danusię Kurnytę. Dyrektorów gimnazjów, panią Urszulę Machaj. Pana Dariusza Kurowskiego i pana Jacka Bruździaka. Witam również serdecznie pana Waldka Woźniaka, dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra. No ale najpiękniej witam i najserdeczniej bohaterów dzisiejszego przedpołudnia i ich rodziców, czyli gimnazjalistów. Witam was pięknie. Szanowni Państwo, nasze spotkanie składało się będzie z dwóch części, w części oficjalnej, w której poznamy imiona i nazwiska i zobaczymy tutaj okiem kamer, aparatów i naszymi oczyma wszystkich nagrodzonych w tym sezonie. A w drugiej części, jak zwykle, prezent artystyczny, niespodzianka, spodoba wam się, prezenty dla nagrodzonych tutaj na tej naszej małej scenie. Ale zanim to się wszystko pięknie nam rozwinie, bardzo proszę, jak zwykle, na początek burmistrza Kamiennej Góry, pana Krzysztofa Świątka. Drodzy goście, szanowni nagrodzeni, bo wy tu jesteście dzisiaj najważniejsi. Cieszę się, że możemy was po raz kolejny gościć. Co prawda w tej sali, nie w Centrum Kultury, ale ciągle jeszcze w remoncie. Także chyba zakończymy już te spotkania tutaj w tej sali, bo to jest chyba przedostatnia edycja. Jeszcze chyba jedna nas czeka. Niestety tak jak w gimnazjach kończą swoją działalność, tak ten fundusz stypendialny skończy. Będziemy się zastanawiali, jaką inną formę powinno to przybrać, bo warto, myślę, że było kontynuować. Pozwólcie, że złożę wam serdeczne gratulacje za otrzymanie tych stypendiów. Jestem przekonany, że w pełni na nie zasłużyliście. Zróbcie z nich dobry użytek dla własnych przyjemności. Wykorzystajcie to i cieszę się, że w tak licznym gronie jesteście. Oczywiście rodzicom gratuluję tak dobrych i ciekawych i uzdolnionych dzieci. Kadrze pedagogicznej pewno też, bo jakiś wkład w to, że dzisiaj święcicie ten sukces, mają chociażby tego, że was gdzieś tam ukształtowali, być może pomogli. Także kilka osób jakby przyłożyło się do tego sukcesu, ale to nie umniejsza, że to wy jesteście najważniejsi. To wasz wysiłek, wasza praca, wasze zaangażowanie
spowodowało, że zostaliście dostrzeżeni, bo to wiele osób jakby się do tego przyczyniło, oceniając właśnie wasze zaangażowanie w to, co robicie. Także jeszcze raz serdecznie gratuluję. No i też zapraszam na tą ostatnią edycję, która będzie w przyszłym roku. Także niektórzy z was jeszcze skorzystajcie, bo myślę, że warto. Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękujemy. Zatem kilka słów. Zaczynamy w takim razie. Szanowni Państwo, rozpoczniemy od gimnazjów prowadzonych przez gminę miejską. Taka tradycja naszego scenariusza. No cóż, na początek ci, którzy uzyskali największe, najlepsze wyniki, najwięcej punktów ze wszystkich gimnazjalistów, mówię o gimnazjach prowadzonych przez gminę miejską, te osoby wyczytane w tej chwili jako pierwsze poproszę, jeżeli są opiekunowie, rodzice, to będzie dotyczyło wszystkich nagrodzonych, bardzo proszę tutaj na środek, byśmy was mogli pięknie zobaczyć, dobra? No to w takim razie, odczytujemy. Sezon 2017-2018. Najwyższe wyniki w nauce w gimnazjach w drugim okresie nauki właśnie w tym sezonie uzyskało dwoje uczniów gimnazjum numer 2, a mianowicie Konrad Dąbrowski z klasy drugiej A i Nina Osińska z klasy drugiej B, którzy uzyskali przeciętną ocen 5,87. No i jednocześnie uczniowie ci oczywiście, to jest oczywiste, uzyskali najlepsze wyniki w nauce w klasach drugich. I poproszę jeszcze, oczywiście klasy trzecie jeszcze zostały nam. Najlepszy wynik uzyskała uczennica z klasy trzeciej, również z gimnazjum numer 2, Natalia Olczak. Natalio, zapraszam pięknie. A wynik Natalii z egzaminu gimnazjalnego 96,2%. Laureaci już są. Bardzo proszę panie burmistrzu, panie dyrektorze, mówię tutaj do pana dyrektora Bruździaka, oczywiście panie przewodniczący, pani przewodnicząca, możecie włączyć się państwo w ten miły moment wręczania statuetek, dyplomów, no i oczywiście kopert, tak. Jak pani? Nie to? Tak. Żeby utrzymać porządek, to w momencie, kiedy już otrzymacie te wspaniałe rekwizyty, to w prawą stronę do tego ostatniego stolika proszę się udać. Tam złożycie swoje autografy, no i będą w kopertach specjalne bony Narodowego Banku Polskiego dla was. Konrad, Nina i Natalia, klasy drugiej, klasy trzeciej, gimnazjum numer 2. Najlepsze wyniki, gratulujemy. No tak, no, powiatowa info, mamy tutaj aparaty, fotograficzne, to musicie wytrzymać jeszcze ten moment. Bo jak teraz tego nie uchwycimy aparatami i telewizją, to już się nie powtórzy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w tej chwili w roli głównej gimnazjaliści z gimnazjum numer 1. I poproszę tutaj do nas z opiekunami, jeżeli są rodzicami, następujące osoby. Gimnazjum numer 1. Aleksandra Bogumiło, Kasia Leśna, Paulina Marczak, Przemek Lipała, Łukasz Podobiński, Emilia Latuszkiewicz, uczniowie klasy drugiej. Przypomnę tylko wszystkim Państwu, to już tak, chociaż Państwo na pewno doskonale wiecie, żeby otrzymać stypendium trzeba mieć minimum 5,0. Wyniki w nauce. Najczęściej laureaci, których Państwo widzicie, te wyniki przekraczają, czyli wszyscy powyżej 5,0. Pan dyrektor Kurowski, pan burmistrz wręczają gimnazjaliści z gimnazjum numer 1. Bardzo proszę, państwo radni również. Ola, Kasia, Paulina, Przemek, Łukasz i Emilia. Gimnazjum numer 1.
zdjęcie z dyrektorem. Bardzo dziękuję. Gimnazjalistów z gimnazjum numer 2. I bardzo proszę, to będą takie dwie grupy. W pierwszej grupie bardzo proszę tutaj na środek do nas o wystąpienie Jessica Izer, Piotra Maciaszka, Adriana Szarkowskiego, Olgę Gniaździńską, Kingę Wójcikowską, Alicję Kamińską, Wiktorię Kapczyńską, Zuzię Kiepas, Julię Kłębczyk, Kamila Nawrockiego, Zosię Niemirę i Renatę Potoczek. To są tak zwane drugaki, czyli klasa druga. Gimnazjum numer 2. Zrobiło się tłoczno, ale myślę, że wszystkich widać pięknie i damy radę wręczyć po kolei te wszystkie upominki. Dyplomy, statuetki i uściski burmistrza. Pan dyrektor jest gotowy też. Fasy się dyrektora po kolei od Jessica zaczynam. Jessica, Piotr, Adrian, Olga, Kinga, Ola, Wiktoria, Zuzia, Julia, Kamil, Zosia i Renata. I teraz bardzo bym poprosił, żeby tutaj ewentualnie od paparazzi, żeby pokierowali. No strasznie mi zależy na tym, nam zależy, żeby rodziców było widać, dobrze? Żeby tak wszyscy stanęli pięknie, żeby ten rodzinny obrazek był taki wyrazisty. Tak, trzeba to wszystko pokazać pięknie całemu światu i w Kamiennej Górze, że zdolni gimnazjaliści i ich rodzice. Gimnazjum numer 2. Dziękuję bardzo.